Patrzyłem się celowi, nie spojrzał, kto jest tam w polu karnym, komu można tą piłkę dograć. Miał jeszcze na prawą nogę, tą słabszą. Wiśniewski! 1-0 dla Lechii, a zatem tak niespodziewanie rozpoczyna się ta druga część meczu. Stali jak zahipnotyzowani obrońcy Krakowi. Też zastanawiał się Wojciech Kaczmarek, czy ktoś jeszcze dotknie piłkę. No a na efektowną radość pozwala sobie Wojciech Pawłowski, bo mają się z czego cieszyć piłkarze Lechii. 1-0 w 48 minucie meczu. Bardzo ważna bramka dla Lechii. Gdańsk tutaj na pewno do... Zobaczmy, tak mi się wydawało, że to będzie gra do jednej bramki. Zobaczymy, czy tak będzie. Tak się zastanawiam, czy to akurat tam w ostatniej chwili ktoś tą piłkę ruszył. Tutaj nie, wydaje mi się, że nie. To było na 16 rykoszet. Kaczmarek... Tu był rykoszet. Tu był rykoszet, tak. Od Budzińskiego. Kaczmarek dalej tej piłki raz, że nie widział, raz, że był źle ustawiony. Był ustawiony przy prawym słupku. I to wydaje mi się, jego też trzeba winić za tą bramkę. Jeżeli zobaczymy tą...